czwartek w Sądzie Okręgowym w Suwałkach odbędzie się rozprawa dotycząca zabójstwa, do jakiego miało dojść ponad 10 lat temu. Właśnie mija rok od chwili, gdy na ulicy Sportowej po raz kolejny podjęto poszukiwania szczątków mężczyzny, podopiecznego suwalskiej noclegowni. Bezowocne postępowanie sprzed lat ponownie ujrzało światło dzienne, gdy historią tajemniczego zniknięcia 60-latka zainteresowało się policyjne Archiwum X. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna prawdopodobnie stał się ofiarą zabójstwa i w efekcie przeprowadzonych czynności wpadli na trop sprawców naprawdę odrażającego czynu. Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni. Dzisiaj to 44 i 33-latek. Pierwszy to Suwalczanin, drugi pochodzi z powiatu łomżyńskiego. Według ustaleń śledczych obaj oskarżeni, znęcając się nad ofiarą, doprowadzili do śmierci seniora. Po stwierdzeniu, że mężczyzna nie żyje, wywieźli jego ciało na pobliską łąkę i zakopali je w skarpie. Nieco ponad rok temu, składając wyjaśnienia, wskazali śledczym miejsce ukrycia zwłok. Dlatego w czerwcu ubiegłego roku na już wcześniej badanym terenie pojawiła się ekipa policji, prokurator oraz koparka, która przez kilka dni przekopywała wskazany obszar. Nie udało się odnaleźć szczątków ofiary, ale mimo to prokuratura zebrała materiał dowodowy wystarczający do sporządzenia aktu oskarżenia i postawienia obu podejrzanych przed sądem. Jak po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu podkreślał Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach, znalezienie ciała nie warunkuje skazania sprawców. Czy oskarżeni mężczyźni są winni zabójstwa? To oceni sąd.